Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam Cię do jego subskrypcji. Słuchajcie, moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć słów kilka na temat kwestii związanych z podatkiem VAT, z podatkiem od towarów i usług w usługach budowlanych, bo zagadnienie jest bardzo, bardzo ciekawe. Od kilku lat mamy zasady, które mówią, że jeżeli wykonujemy usługi budowlane na rzecz innego przedsiębiorcy, to obowiązek podatkowy, czyli obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji powstaje, uwaga, dosyć szczególnie bo dopiero w momencie wystawienia faktury, a na wystawienie faktury mamy czas 30 dni od daty wykonania usługi budowlanej. Czyli zwróćcie uwagę, tutaj są szczególne zasady. Wykonujemy usługę budowlaną i w ciągu 30 dni możemy wystawić fakturę. W momencie, gdy to zrobimy, będziemy musieli właśnie w tej dacie w deklaracji VAT-7 wykazać tą usługę, wykazać VAT należny z tej świadczonej usługi. Problem bardzo poważny od kilku lat jest na gruncie takim, co to znaczy data wykonania usługi budowlanej. No bo jeżeli mamy liczyć 30 dni na wystawienie faktury, to pytanie od którego momentu liczymy. Podatnicy, praktycy, osoby zajmujące się zawodowo branżą budowlaną były przekonane i są przekonane, że data wykonania usługi budowlanej to jest co do zasady data, w której podpisujemy z kontrahentem pro, protokół przekazania prac budowlanych, protokół zdawczo-odbiorczy. Dlatego, że samo wykonanie usługi budowlanej przed zaakceptowaniem przez odbiorcę, przez nabywcę tych usług nie jest jeszcze wykonaniem usługi, gdyż nabywca, usługobiorca może zgłosić jakieś zastrzeżenia, wezwać nas do poprawek. Czyli od tej daty chcielibyśmy liczyć te 30 dni. Był problem związany z tym, że organy podatkowe, również i sądy administracyjne uważały, że data wykonania usługi budowlanej nie ma nic wspólnego na gruncie podatku VAT. Z datą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, a liczy się data faktycznego wykonania usługi. Czyli wyobraź sobie sytuację: w styczniu wykonujemy faktycznie usługę czytaj ostatni pracownik budowy schodzi z budowy. Już od tej daty organy podatkowe chcą liczyć 30 dni na wystawienie faktury i mimo, że sam odbiór prac, protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany dopiero w lutym, czy nawet w marcu, czy kwietniu, to my już powinniśmy byli tą fakturę w ciągu 30 dni od wykonania tej usługi wystawić i rozliczyć. Problem polega na tym, że takiej faktury nasz nabywca w ogóle nie przyjmie, bo on stwierdzi, że usługa nie jest jeszcze wykonana, że on jej nie odebrał, więc faktura ta jest bezpodstawna. Nie wykonaliśmy jeszcze naszej umowy, a w ramach umowy po wykonaniu usługi mamy jeszcze tym protokołem tę usługę potwierdzić, tę usługę przekazać. I przez kilka lat podatnicy z organami podatkowymi w asyście sądów administracyjnych właśnie tego typu spór toczyli. I sprawa od kilku dni wydaje się, że wchodzi na zupełnie nowe tory bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest taki trybunał zajmujący się między innymi podatkiem VAT, mający siedzibę obecnie w Luksemburgu uznał w takiej bardzo głośnej sprawie dotyczącej spółki budowlanej Budimex, że jeżeli umowa stanowi, że usługa budowlana będzie uznana za wykonaną w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, to właśnie tak jest. Czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejako zwrócił uwagę, że to podatnicy mają rację, że protokół wykonania usługi budowlanej, protokół odbioru prac budowlanych jest momentem wykonania usługi budowlanej i od tej daty dopiero liczymy 30 dni na wystawienie faktury. Jakie to wywoła praktyczne konsekwencje? No konsekwencje wywoła to takie, że zarówno polskie organy podatkowe, jak i polskie sądy administracyjne są niejako związane tym wyrokiem. Czyli, my jako kraj będący w Unii Europejskiej mamy obowiązek respektować orzecznictwo unijne, i praktycznie w takich sprawach, gdzie są usługi budowlane, gdzie umowa zastrzega, że datą wykonania usługi budowlanej jest moment przekazania tej usługi, moment podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony tego kontraktu, to to jest data wykonania usługi, i od tej daty będziemy liczyli 30 dni na wystawienie faktury. A przypomnę, wystawienie faktury generuje obowiązek podatkowy, czyli sprawia, że musimy wykazać VAT należny w deklaracji, a w efekcie go zapłacić. Jeżeli mój filmik przybliżył Ci troszeczkę tą problematykę, proszę, zalajkuj go, udostępnij, śledź mój kanał. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie.